Chińskie przysłowie mówi, że nawet najdoskonalsza pamięć jest słabsza niż najsłabszy atrament. Dziś moglibyśmy je rozwinąć. Nawet najdoskonalszy atrament jest słabszy niż najsłabsza taśma filmowa. Wiesław Zawada, witam i zapraszam na nowy program TVP Olsztyn. Zdarzyło się wczoraj. To program, w którym pokażemy Państwu archiwalne materiały telewizji polskiej. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się w przeszłość o dokładnie 40 lat, w czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Pokażemy Państwu telewizyjny Kurier Olsztyński z maja 1973 roku. Kurier był jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, cyklicznym programem informacyjnym poświęconym wyłącznie Warmii i Mazurom. Zapraszam na pierwszą część. Olsztyn przekroczył już granicę 100 tysięcy mieszkańców. Ten wiekopomny dla miasta fakt nastąpił w momencie narodzin 100-tysięcznej olsztynianki Ewy Agnieszki Żyro. Czy coś zmieniło się w mieście? Jest jakby tłoczniej na głównych ulicach i w autobusach. Mimo że miasto wzbogaciło się o 7 nowych dzielnic, jego obecne granice są już ciasne. Działa 200 sklepów, co nie oznacza jednak, że sieć handlowa jest wystarczająca. Plany rozbudowy przewidują powstanie drugiego wielkiego centrum usługowo-handlowego. Chcielibyśmy widzieć w mieście nowoczesne arterie, wielkie sklepy, obszerne hotele. Są to zrozumiałe ambicje mieszkańców 100-tysięcznego grodu. Że po niedługim czasie wiele z nich będzie zaspokojonych, to efekt rozsądnych planów rozwojowych i wytężonej pracy mieszkańców. Przykładem niech będą budowlani, którzy w tej pięciolatce postawią w Olsztynie ponad 23 tysiące izb mieszkalnych. Gdy słonecznie i zielono na dworze, stojący u progu dojrzałości młodzi ludzie muszą zgłębiać zawartość notatek i podręczników. Matura. Zaczęła się, zgodnie z tradycją, egzaminem pisemnym z języka polskiego. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, tematy maturalne opracowywały kuratoria wojewódzkie. Wybrane zostały trafnie, z uwzględnieniem rzeczywistego poziomu wiedzy abiturientów. Oto tematy przedstawione uczniom olsztyńskich liceów. Jakie osiągnięcia literatury i kultury polskiej XVIII wieku uzasadniają nazwanie tego okresu wiekiem oświecenia? Na podstawie wybranych utworów literackich, znanych filmów, materiałów publicystycznych oraz własnych przemyśleń, wyraź swój sąd na temat patriotyzm walki, patriotyzm pracy. I trzeci temat, II wojna światowa jako wielka próba charakterów w świetle wybranych utworów literatury polskiej i obcej. Niemały procent zdających wybrał temat pierwszy, bardzo regulaminowy, mieszczący się w zakresie obowiązujących lektur, ale i pozostałe miały wielu zwolenników. Świadczy to o dużym zainteresowaniu historią i dniem dzisiejszym naszego kraju. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, przystępowanie do egzaminu maturalnego jest dobrowolne, można więc z niego zrezygnować. W tym roku skorzystało z tego przywileju zaledwie 74 uczniów na 2280. Dzisiaj zakończone zostały egzaminy pisemne z przedmiotów wybranych przez zdających. Wybór był niemały. Fizyka, chemia, geografia, biologia, propedeutyka nauki o społeczeństwie. Teraz przerwa. Od piątku rozpoczną się egzaminy ustne. Wszystkim składającym życzymy świadectw dojrzałości. Największy zakład przemysłowy naszego województwa, OZOS Stomil, w konkursie DORO ma już tradycję. W 71 roku w drugim ogólnopolskim konkursie zakład zajął trzecie miejsce. Udział w tegorocznej ogólnokrajowej rywalizacji najlepszych zgłosił OZOS jako jeden z pierwszych. Punktowane są program przedsięwzięć oraz ich realizacja.
Podstawowe kryteria oceny to rezultaty ekonomiczne, poprawienie jakości wyrobów i w efekcie oczywiście opinii użytkowników. Program dobrej roboty zawiera 71 punktów związanych z całokształtem działania zakładu. Główna grupa zadań obejmuje starania o podniesienie jakości opon. OZOS posiada już znak jakości jedyny w kraju dla opon samochodu Warszawa. Stwierdzono, że nic tak nie mobilizuje załogi do aktywności i wzmożonej pracy jak współzawodnictwo. Ogłoszony międzyoddziałowy konkurs o tytuł Wydziału Dobrej Roboty przynosi efekty. Aktualnie przoduje Wydział Kordów. Akcją DORO objęto także najnowszy oddział fabryki, Wydział Opon Promieniowych, gdzie 2 maja, 2 miesiące przed terminem, rozpoczął się wstępny rozruch technologiczny. Zdarzyło się wczoraj, to jednak nie tylko materiały archiwalne, także rozmowy z gośćmi, z uczestnikami wydarzeń, ich bohaterami, ale także z komentatorami, na przykład historykami. Do pierwszego programu zaprosiłem osobę, która na początku lat 70. ubiegłego wieku rządziła Olsztynem. Najpierw jako przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, później jako prezydent Olsztyna. Pan Jerzy Gralewski, dzień dobry. Dzień dobry. Rok 73, rok, który mieliśmy okazję zobaczyć w tym materiale archiwalnym, to także rok, w którym został pan właśnie prezydentem Olsztyna. Proszę powiedzieć, pamięta pan okoliczności, w jakich do tego doszło? Ja już poprzednio byłem na podobnych stanowiskach w powiatach. Lidzbarku, Braniewie, Szczytnie. No i ze Szczytna zaproponowano mnie przejście tutaj do Olsztyna na stanowisko przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. No więc wyraziłem zgodę, ze względu na wielkość miasta, ze względu na rodzinę. Co ta zmiana oznaczała? Czym różniły się kompetencje przewodniczącego Rady Narodowej od kompetencji prezydenta? W zasadzie prawie, że się nie różniły. Jeśli chodzi o wszelkie decyzje, to była to kontynuacja tych zadań, jakie były przed Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Z tym, że była pewna różnica, dlatego że cały szereg decyzji jednoosobowo już wtedy się podejmowało, czego do tej zmiany, do 1973 roku w zasadzie każda decyzja była decyzją prezydium. Proszę powiedzieć, rządził pan miastem przez 6 lat. Czy są w mieście jakieś obiekty, nie wiem, miejsca, inwestycje, które można w taki bezpośredni sposób powiązać właśnie z panem, które panu Olsztyn zawdzięcza? No, trudno się, że tak powiem. No, jest w tej chwili szereg takich planetarium. Właśnie było otwierane. Ale kończone w zasadzie i już uroczyste otwarcie. No to było, powiedzmy, mój udział był wprawdzie nie tylko dlatego, że władz wojewódzkich, no i miejskich. Urania, hala widowiskowa, to także, rozpoczęta przez pana. Tak, rozpoczęta, może nie skończona zupełnie. Bo skończona była w zasadzie w 1978 roku, dosłownie z chwilą, kiedy ja odszedłem. Trudno się pochwalić, ale jakiś duży udział miałem. To zorganizowaniu, zbudowaniu w ogóle parku Kusocińskiego, jak teraz się nazywa, wtedy nazwano go Parkiem Czynu Partyjnego. Przerwijmy na chwilę tę rozmowę, do niej za chwilkę dosłownie wrócimy, a tymczasem zobaczmy kolejną część telewizyjnego Kuriera Olsztyńskiego. Złego słowa nie mogą powiedzieć rolnicy na tegoroczną wiosnę. Dzięki wczesnemu ociepleniu rozpoczęto w Olsztyńskiem siewy zbóż wtedy, gdy na południu kraju leżał jeszcze śnieg.
to też ten etap prac polowych jest już poza nami. Zakończono także siewy buraków cukrowych, zwiększając areał o 500 hektarów. O tym, że olsztyńscy rolnicy zaczynają myśleć i gospodarować nowocześnie, przekonują dane przedsiębiorstwa obrotu zwierzętami hodowlanymi. O 17% zmalała w tym roku ilość skupionych skór cielęcych. Oznacza to, że coraz więcej gospodarzy rezygnuje z wczesnego uboju bydła, decydując się na jego dalszą hodowlę. Dla rolników rozpoczął się okres letniego żywienia bydła. O tym, że było ono w zimie prawidłowo karmione, świadczą wyniki dostaw mleka. Tegoroczne są o 68% większe od ubiegłorocznych. Oznacza to dodatkowo 7 milionów litrów. Tak sprawdza się racjonalne żywienie i stosowanie wysokobiałkowych pasz. Ludzie w zielonych mundurach nieraz już brali udział przy rozbudowie swego miasta. W ostatnim okresie z okazji 30-lecia Ludowych Sił Zbrojnych pomagają przy wznoszeniu wielu nowych obiektów. Na temat prac żołnierzy Olsztyńskiego Pułku Obrony Terytorialnej rozmawiam z szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, pułkownikiem dyplomowanym Bolesławem Staniszewskim. Olsztyński Pułk Obrony Terytorialnej wykonał bardzo dużo prac. Można określić tą sumą około 142 milionów złotych. Wykonywali również żołnierze czyny społeczne. Jeśli chodzi o wartość wykonanych prac w czynie społecznym, waha się gdzieś w granicach ponad 7 milionów złotych. Uporządkowanie i zagospodarowanie rejonu planetarium, zagospodarowanie rejonu muzeum. Niezależnie od tego podjęli zobowiązanie żołnierzy i kadra Olsztyńskiego Pułku Obrony Terytorialnej udział w rozbudowie przyszłego parku rozrywek. Dziękuję bardzo. Jest tutaj jeszcze przy naszym mikrofonie kapitan Tadeusz Zakrzewski, przedstawiciel pułku OTK. Panie kapitanie, no gdyby tak wymienić kilka obiektów, na których aktualnie pracują żołnierze waszego pułku i które już zbudowali w samym Olsztynie. No chyba największym obiektem, w którym mamy swój skromny udział, są olsztyńskie zakłady opon samochodowych. Obecnie bierzemy udział w rozbudowie chłodni, bierzemy udział w budowie szeregu obiektów komunalnych na terenie miasta Olsztyna. Jeden z ważniejszych obiektów to jest kolektor oczyszczalnia ścieków w rejonie Lasu Miejskiego. Ten obraz Olsztyna, który jawi się w materiale, to obraz miasta, które przeżywa taki boom. Gwałtowny przyrost ludności, mieszkań. Skąd to się wzięło? Jakie były przyczyny takiego stanu rzeczy? Po prostu zbudowane zostały zakłady opon samochodowych. Dało to miejsce ponad 3000 ludzi, dało miejsce pracy. No i za tym na ogół to byli dowożeni z odległości nawet 50 kilometrów. Do tego, ale wszyscy chcieli mieszkać w Olsztynie i po prostu to było podstawową dla nas rzeczą było zapewnić tym ludziom mieszkania w jakiś różny sposób. No, różny to był przede wszystkim spółdzielczość mieszkaniowa, a prywatne jakiś udział już spory nawet był. Ludzi, którzy budowali się, szczególnie takie dajtki, powiedzmy sobie, skromne, małe domy, ale były już własne. Wszystkich nas, którzy tutaj mieliśmy udział w podejmowaniu decyzji, kierowaniu, powiedzmy sobie, to była sprawa budownictwa mieszkaniowego, główna w ogóle. Nieustanna walka o to, żeby zbudować więcej, no może i wtedy na tą jakość może mniej zwracano, w ogóle wszędzie zwracano uwagę, u nas też. No,
ale niemniej jednak to był to moment 72, 3, 4 rok, że rocznie około 2000 mieszkań. Izb mieszkalnych, może mieszkań przesadzam, ale bo oddawaliśmy, to była bardzo duża pozycja. W roku 70 właśnie pierwszym taki boom nastąpił w budownictwie mieszkaniowym i stąd szybko ilość mieszkańców przybyła. No, mieszkali ludzie w fatalnych warunkach, w suterenach, w różnych piwnicach, barakach. Baraki, których już teraz nikt nie chce pamiętać. Były to po prostu straszne. Przez ludzi popularnie nazywane Korea, Pekin. Czyli warunki nie wszędzie były dobre. No nie, to były warunki fatalne, ale jednak ludzie mieszkali. Zobaczmy teraz może jeszcze kolejny fragment telewizyjnego Kuriera Olsztyńskiego i do rozmowy za chwilkę wrócimy. Choć to przykro źle mówić o swoim mieście, ale czasem trzeba. Oto wjazd do Olsztyna od strony Szczytna, więc trasa licznie przez turystów przemierzana. Równy asfalt, dość ostry zakręt, a obok w rowie taki widok. Trudno przypuścić, aby jakikolwiek kierowca, nawet pofatygowawszy się do tych szczątków, wziął sobie do serca apel na niby pisany. Obok zagnane wiatrem śmieci i okrojona opona owinięta na drzewku niczym wąż boa. Kilkadziesiąt metrów dalej widok przypominający turystom ze Śląska ich rodzimy krajobraz. Olbrzymia, dymiąca hałda, tyle że nie żużlu, a śmieci. Miejskie wysypisko kilkaset metrów za granicami miasta przedstawia widok przerażający. Bezustannie snujące się cuchnące dymy zatruwają okolicę. Proszę spojrzeć, te drzewa zostały żywcem uwędzone. Wysypisko ma być usunięte, nawet samochody już wywożą odpadki w inne miejsce, ale czy to w ogóle są metody usuwania śmieci? Coraz bliżej miasto i coraz więcej takich kwiatków. Kto usypał ten kopczyk z puszki i słoików? Kto i kiedy wyrzucił tu z wywrotki pryzmę wapna? Tego nikt nie wie. Kolejny widok. Tablica informująca o parkingu strzeżonym. Naprzeciwko bezładna sterta krawężników. Być może i tu ma powstać miejsce postojowe, tylko kiedy? O tym, jak można zadbać o otoczenie domów, świadczy widok lewej strony ulicy Pstrowskiego. Czyste podwórka, estetyczne ogrodzenie. Niestety z prawej strony widok odwrotny. Poniszczone siatki, budy i komórki na podwórkach. A przecież Olsztyn może być czysty i będzie czysty. Oprócz niedzielnych kiermaszy książek i wydawnictw, w Olsztynie ważnym wydarzeniem tegorocznych Dni Oświaty było otwarcie nowego klubu międzynarodowej książki i prasy. Usytuowany został on w centrum miasta, a wykonany według projektu architekta Jacka Osadowskiego. Wykończeniem wnętrz zajął się, i to z dobrym skutkiem, plastyk Wiesław Wojczulanis. W części parterowej znajduje się księgarnia oraz punkt sprzedaży czasopism, gazet, pocztówek i płyt gramofonowych. Na piętrze po obu stronach efektownie przeszklonego holu jest czytelnia dla kilkudziesięciu osób oraz kawiarenka będąca jednocześnie salą imprez. Gospodarzem klubu jest robotnicza spółdzielnia wydawnicza Prasa Książka Ruch. Czytelnię i księgarnię zaopatrzono w bogaty wybór literatury polskiej i zagranicznej, czasopisma, gazety, reprodukcje. W planach przewidziane są spotkania ze znanymi ludźmi życia politycznego i artystycznego kraju. Do ośrodka wypoczynkowego w Zalesiu niedaleko Olsztyna przybyli już pierwsi wczasowicze. Wędkarze są, ale ryb niestety nie ma. A oto przed naszym mikrofonem jeden z wczasowiczów. Ja widzę, że pan tutaj ma jakąś rybkę. Mam małego takiego leszczyka. To jest leszczyk, proszę pana, ledwo wymiarowy. Czyżby przynęta była zła, czy...? Nie. To nie dlatego. Tylko dlatego, wie pan, jest okres w tej chwili, że ryba nie bierze, ale jest jednocześnie... nie ma ryby. Nie ma ryby w tym jeziorze.
Tak, kilka tygodni temu. Zostało odłowione tutaj ponad 1,5 tony i drobnice w wannach wywieźli na inne jeziora. I tak co rok, jeżeli się robi, to nie ma mowy o tym, żeby tu dla wędkarzy było nadal dobre te jezioro. Czyli po prostu rybacy odławiają te jezioro. No, o to się rozchodzi. Jaki wniosek wobec tego? A wniosek, żeby nie odławiali sieciami, jeżeli tu mają wędkarze być. Czyli po prostu jezioro to powinien wziąć pod swoją opiekę. Związek Wędkarski. Program przygotowali Maciej Dybowski, Kazimierz Biniaś, montowała Ewa Żelewska, opracował muzycznie Andrzej Trybuła, czytał Jerzy Rosołowski. Wielu historyków podkreśla, że ten rozwój lat 70. był napędzany kredytami z Zachodu, których później w dużym stopniu nie udawało się spłacić, co według nich ostatecznie przyczyniło się w jakimś stopniu do upadku tamtego ustroju. Czy pan zgadza się z tą opinią? No nie bardzo, muszę powiedzieć. Mnie się zdaje, że te pieniądze, jakie zostały u nas pożyczone, to jednak zostały wykorzystane i to nie jest gorzej wykorzystane. Olsztyn może być przykładem, ale szereg innych miast, no i tak w zakresie przede wszystkim spraw bytowych dla mieszkańców, ale jeśli chodzi o zadania, powiedzmy sobie, z zakresu kultury, oświaty i tak dalej, jednak te pieniądze wykorzystane zostały. Jak jest ze spłacami, nie bardzo, spłacaniem, muszę powiedzieć, nie bardzo tutaj się i orientuje. No i zresztą, a jeśli się orientuje nie w pełni, to wolałbym nie zabierać głosu. Proszę powiedzieć, czy gdyby miał pan taką jakąś możliwość, zdecydował się pan coś w tej ówczesnej swojej pracy zmienić, nie wiem, poprawić, coś innego może zbudować, gdzie indziej zainwestować pieniądze? Są takie zdarzenia? To znaczy, odbywało się to w ten sposób, że jeśli przychodził, powiedzmy sobie, jakiś następny rok w zakresie planowania, no to były takie jak gdyby do starania się o to, żeby powiedzmy każde miasto, powiat starał się jak najwięcej dla siebie, że tak powiem, uchwycić. I tutaj no to były takie przetargi, ale podobnie zresztą jak i teraz. Ci, którzy mieli przygotowywane po prostu dokumentację, mieli plan zagospodarowania, to no, szybciej dostawali pieniądze. I tutaj chyba w Olsztynie nasi tutaj pracownicy budowlani, wykonawcy, tutaj się dobrze popisali, stąd powiedzmy sobie tych środków napłynęło do Olsztyna dużo i więcej. Szybciej zaspokajaliśmy potrzeby ludzi, chociaż zupełnie to do dzisiaj nie to nie nastąpiło, bo i dzisiaj jeszcze ludzie oczekują na mieszkania, ale to jest bez porównania, nie ma porównania do tamtego okresu, kiedy każda izba, każde mieszkanie to było dla obywatela, pracownika, no, szczytem marzeń. Pamięta pan telewizyjny Kurier Olsztyński z czasów, kiedy on był nadawany? Oglądaliście wtedy ten program? Oglądałem, ale już teraz nie mogę. Szczegółów nie pamiętam. Dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, że moim gościem był pan Jerzy Grelewski, na początku lat 70. ubiegłego wieku prezydent Olsztyna. W tym odcinku zdarzyło się wczoraj. To już wszystko. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam za miesiąc. Do zobaczenia.